Pokój wam, bracia, witajcie. Budzi się nowy dzień, a my wkraczamy dzisiaj razem z całym Kościołem we wspaniałe święto Marii Magdaleny. Przez długie wieki było to jedynie wspomnienie. Papież w 2016 roku, w tym nadzwyczajnym roku miłosierdzia, podniósł wspomnienie do rangi święta. I w tym dekrecie, którym to czyni, pisze tak. W naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest, aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje się rzeczą słuszną, by również postać świętej Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Więc papież mówi o tych trzech elementach, które sprawiają, że to wspomnienie powinno być obchodzone jako święto, powinno być świętowane. Godność kobiety, nowa ewangelizacja i wielkość misterium Bożego Miłosierdzia. Komuniści mają swój 8 marca jako Dzień Kobiet, a moim zdaniem właśnie to dzisiejsze święto, 22 lipca, święto Marii Magdaleny, powinno być obchodzone jako Dzień Kobiet, bo pokazuje tą nadzwyczajną rolę, jaką pełnią w życiu Kościoła kobiety. Kobieta, jak wiemy, jest tą wersją drugą poprawioną stworzenia Bożego. Kobieta ma tą nadzwyczajną misję dawania życia, jest fabryką życia, jest też szczególnym z tego powodu miejscem ataku nieprzyjaciela. Trzy rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Pierwsza to właśnie godność kobiety. Kiedy Chrystus zwraca się do Marii Magdaleny, jak słuchamy w tej dzisiejszej Ewangelii, która jest dana jako pokarm na to święto, zwraca się do niej mówiąc niewiasto, niewiasto. I to odnosi do tej protoewangelii z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, gdzie mówi tak: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, zwracając się do naszego nieprzyjaciela, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Protoewangelia. Oczywiście bezpośrednio Kościół odnosi to do Maryi i Chrystus też w ten sposób zwraca się do Maryi. To dwa razy w Kanie Galilejskiej i kiedy Maryja z Janem stoją pod krzyżem, kiedy mówi: niewiasto, oto syn twój. Ale to słowo niewiasta odnosi się także do Marii Magdaleny, bo tak Chrystus zwraca się do niej, a w niej odnosi się do każdej kobiety, niewiasta, poprzez tajemnicę dawania życia. Nie wiem, czy pamiętacie to błogosławieństwo, które ostatnio śpiewałem na ślubie, ale ono także jest na kanale, jeżeli chcecie, to możecie posłuchać. Tam jest to błogosławieństwo kobiety, które, gdzie prezbiter, wyciągając ręce, śpiewa tak: a ty, o siostro, bądź jak Lea i Rachela, bądź jak Sara i jak Rebeka, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone i niech twoje potomstwo zdobędzie bramy twych nieprzyjaciół. Tak jak odpowiedzią na zło są synowie królestwa, tak ojciec przewidział owce, które są posyłane do watachy wilków, tak odpowiedzią na sytuację Kościoła, na sytuację świata jest potomstwo, jest życie, które Bóg daje kobiecie. I kiedy kobieta przyjmuje ten dar, dar życia, kiedy jest otwarta na to, w całej kruchości odpowiada na to wezwanie Boga, na plan Boga, na Jego misję względem świata, to potomstwo, które daje kobiecie, te dzieci, które kobieta otrzymuje, które wy otrzymujecie, nasze drogie siostry, jest odpowiedzią na problemy tego świata. To jest to potomstwo, to jest to drugie pokolenie, które jest przewidziane, aby wejść do ziemi obiecanej. I to rodzenie dzieci jest też głoszeniem kerygmatu, że kiedy my umieramy, wy otrzymujecie życie. Bo rodzić życie jest związane z umieraniem fizycznym, z umieraniem psychicznym i podczas ciąży i potem, kiedy te dzieci są i trzeba się nimi zająć i przychodzą te wszystkie trudności związane
z opieką nad dziećmi, z trudnościami, które są z tym związane, z dojrzewaniem tych dzieci, przeżywaniem tych różnych ich trudności, noszeniem tego w sobie, troską, wszystkimi problemami, które są z tym związane. To umieranie jest głoszeniem, że życie jest potężniejsze od śmierci, że Bóg zwyciężył śmierć. I to wszystko jest niemożliwe, jeżeli nie mówi się: widziałam Pana i to mi powiedział. Mogę to czynić, mogę umierać, mogę dawać życie, mogę dać poprowadzić się Panu tam, dokąd nie chcę pójść, dlatego że Go widziałam, że Go spotkałam, że On przezwyciężył tą śmierć, która jest we mnie. To jest głoszenie kerygmatu, pierwsze głoszenie kerygmatu dzieciom, mężowi, w domu, w rodzinie. I ten trzeci element jeszcze, głoszenie miłosierdzia Bożego. Jest takie słowo tutaj, kiedy Chrystus dialoguje z Marią Magdaleną, mówi do niej: nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie. A potem mówi: idź, udaj się do moich braci. Kobieta jest pierwszą, która głosi wielkie dzieła miłosierdzia Bożego. Ogłasza Ojca, który jest miłosierdziem, bo wie, że to życie, które otrzymała, jest darem Ojca, który daje życie. Dlatego kobieta wie, że to dziecko nie jest jej własnością. Jezus mówi: nie zatrzymuj mnie. I każde dziecko mówi: nie zatrzymuj mnie. I kobieta wie, że nie może to dziecko zatrzymać, że musi je oddać, że musi je zaprowadzić do Ojca. Tak jak Maryja prowadzi do Chrystusa, tak każda kobieta prowadzi swoje dziecko do Ojca Niebieskiego, żeby weszło w relację z Ojcem, Ojcem, który kocha, który jest pełen czułości. Ale nie tylko to, prowadzi także do swojego męża, który jest ojcem dziecka. Prowadzi do Ojca. Nie zatrzymuje dziecko, żeby było jej sojusznikiem przeciwko mężowi, ale prowadzi do Ojca, żeby ono mogło nauczyć się odpowiedzialności, posłuszeństwa, ale także uczy żyć w relacji z innym rodzeństwem. Idź i powiedz moim braciom. Uczy jako pierwsza tego, że jesteśmy braćmi, że nie jesteśmy rywalami, nie jesteśmy nieprzyjaciółmi, którzy walczą o to, który jest najważniejszy. Nie tak będzie między wami. Kobieta jest pierwszą, jest apostołką apostołów. Jest pierwszą, która głosi kerygmat, głosi zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Jest tą, która prowadzi do Ojca i pokazuje, że skoro jest Ojciec w niebie, to my wszyscy jesteśmy braćmi. I to stanowi ogromną godność kobiety. A więc dzisiaj to wspaniałe święto, święto kobiet. Składam wam najserdeczniejsze życzenia, pełen wdzięczności i uznania za waszą misję, za wasze życie. Dobrego świętowania, dobrego dnia. Pokój wam. Thank you.